Cześć ludziska, z tej strony Maksym 1980. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek. Wytestuję sobie tą moją nową kamerę, zobaczymy jak to wygląda. Akurat fajnie, bo mam grę dosyć ciemną, a kamerę sobie dość ciężko radzę, jeżeli jest dużo czerni i innych kolorów. Zobaczymy jak sobie poradzi tutaj ta moja kamera, jak będzie z rozmyciami, czy będzie lepiej niż na tym aparacie. No i jeszcze raz, jest to 15 minutówka z Alien vs Predator, będą trzy filmiki z tego tytułu, jeżeli chodzi o gameplay z 15 minutówek. Jeden będzie dotyczący kampanii Soldiera, czyli człowieka, tak jak widzicie. Drugi będzie dotyczący Predatora, trzeci będzie dotyczący Xenomorfa, czyli obcego. Jest tu dość trudny tytuł, nie jest tutaj wszystko tak na hura. Jak widzicie, takie podejście mamy FPS-owe, z tym, że dość starym stylu, ja wam zaraz powiem dlaczego. Tylko mi się tutaj trochę, o tu się czołga, Xenomorph do mnie. Mamy bardzo fajny klimat, dużą grę świateł tutaj, zabawę właśnie świateł i zabawę nastrojem, bo tak naprawdę jak widzicie w lewym dolnym rogu mamy taki radar, który pokazuje nam, gdzie są obcy i oznajmia takim pikaniem, które jest bardzo klimatyczne. Jak przedzieramy się przez jakieś wąskie korytarze, to daje radę. Ja tutaj staram się przeżyć ten fragment gameplayu. Tutaj akurat wybrałem taką walkę, musimy powstrzymać ksenomorfy na jednej planszy. Ale wracając do tematu, dlaczego jest to oldschoolowy tytuł, cholera, tłucze mnie, żebym nie padł, udało mi się. Ale teraz będzie kiepsko, nie zdążyłem, zaciukał mnie. Ok, czemu to jest oldschoolowy tytuł? Po pierwsze, będziecie widzieć podczas tego gameplayu w prawym górnym rogu pasek życia, który jest podzielony na trzy mniejsze. Każdy z tych pasków oddzielnie odnawia nam się, ale jeżeli któryś z pasków się zużyje, to w tym momencie będziemy musieli go napełnić, znajdując gdzieś apteczkę, czyli to jest raz takie oldschoolowe. Nie ma tu czegoś takiego, że zawsze sobie wystarczy odpocząć i już mamy full naładowanie. Nie ma tak prosto. Druga rzecz jest taka, że nie jest to, ta gra nie jest naładowana full akcją non-stop. Często i gęsto gdzieś musimy się przedzierać, żeby coś znaleźć. Jakiś przełącznik, jakieś przejście, także oldschoolowo tutaj musimy gdzieś tam coś szukać, wracać się, fakt. Jak widzicie, grając człowiekiem jest dosyć trudno, chyba moim zdaniem trudniejsze misje, zawsze tak były w przypadku tej serii. Mamy tutaj taką flarę, która rozjaśnia nam to, co mamy na ekranie. Cholera, te ksenomorfy ostro dają czadu, trzeba mieć oczy w tyłku, bo praktycznie one i po ścianach, i po suficie się przemieszczają. Poza tym ich ciała zostawiają kwas, który jest śmiercionośny dla naszej postaci, który dotyk tego kwasu nie jest zalecany. A propos tej nowej kamerki, wiem, że głos będzie inaczej słychać, bo aparat miałem z głosem mono. Tutaj jest stereo, także będzie może troszkę inaczej, będzie taki być może pogłos, echo. Ale z czasem myślę, że będę optymizował te filmiki. Cholera, coś tam mi wyskoczyło za plecami. Będę optymizował, żeby jak najlepiej to wychodziło. Fuck. Starajmy się uratować. Ok, szybko apteczka. Kuźwa, nie mam apteczki, mam, dobra. Dobra, jeden mniej. Ciekawe ile jeszcze zostało tych ksenomorfów. Starajmy się przeżyć cały czas, gdzieś biegając. Tak naprawdę jak widzicie w tym trybie ludzkim, fuck, brakuje mi tutaj aimu. Dość wytrzymałe te ksenomorfy, cholera, jeszcze się czołga skubane, a tam za nim drugi. Brakuje mi tutaj aimingu, tak jak mówię. Mamy bieganie, mamy dwa tryby strzału danej broni. W tym przypadku na jednym guziku L2 mamy granatnik, na drugim fuck. Powiem wam tak, jak lubicie FPS-y i szukacie czegoś klimatycznego, niekoniecznie nastawioną na super, hiper, skrypty, motherfucka, akcję non-stop,
to ja polecam. Tutaj jest dość fajny klimat, szczególnie właśnie te pikanie na tym radarze, to zawsze dawało radę. Nie wiem, czy graliście w podobną grę na starutkim PlayStation 1. Fuck. Tam też to dawało rady klimatycznie. Ile tu jeszcze jest, cholera? Okej, okay, udało mi się. Nadepłem na kwas, nadepnąłem na kwas, dlatego jak widzicie, chwilowo mnie tam potrzepało. Dobra, wchodzimy do windy, jedziemy dalej. Zobaczycie zaraz, jak to dalej wygląda mniej więcej, bo skończył się ten fragment z walką, z tego co widzę. I tak jak mówię, nie jest tu za prosto. Jakieś trofeum dostałem, które wam pokazuje, że tak naprawdę gram tutaj po raz pierwszy w tą grę. Nie przechodziłem jej wcześniej. Zbieramy jakieś tutaj audio diary, czyli takie audio datapady, można powiedzieć. Dobra, przedzieramy się dalej przez korytarze, zobaczymy, co tutaj nas będzie miało zaskoczyć. Jak widzicie, graficznie nie jest źle. I wracając do tematu, ta gra jest w tej chwili dosyć tania, można ją za około 40 zł około dostać. Co moim zdaniem jest fajną sprawą, bo nie dość, że mamy single, nie dość, że mamy multi, to tak naprawdę ten single... O, widzę tutaj takie działka rozkładane. Ten single, tak naprawdę mamy trzy single w jednym. Mamy kampanię ludzką, kampanię Predatora i kampanię Xenomorpha, także można powiedzieć, gra się całkiem inaczej, ale zobaczycie w następnych częściach tego filmiku 15 minut z Alien vs Predator. Często i gęsto widzicie tutaj, mamy jakieś drobniejsze efekty, nie są one jakieś rewelacyjne, jeżeli chodzi o audiowizualną stronę, ale dają radę, dość fajnie się gra, nie przeszkadza to. Nie jest to, wiadomo, tytuł stopowej półki, ale za 40 zł nie spodziewajcie się cudów. Jest to dość solidna gra. Dźwięk tutaj dość ważną rolę spełnia. O, widzę, że żaluzje się zasuwają. A my tutaj przedzieramy się dalej. O, coś się dzieje. Xenomorfy. Mamy też taką lampkę, jak widzicie, latarkę. Widzicie? Możemy sobie włączać, wyłączać. Tutaj jakąś amunicję. No, coś się dzieje. Wyłączyli prąd. Ok. Trzeba się porozglądać. Musimy zejść na dół, chyba pomóc tym naszym ziomkom, z tego co słyszę. Słyszymy pikanie, także skubańcy gdzieś tutaj sieczają. Jak to mówią, oczy w tyłku. Bo tak naprawdę, czy górą, czy dołem, mogą przyjść z każdej strony. Dobra, schodzimy niżej. Jeszcze niżej, ok. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Dobijamy się do laptopa. O, widzę przez te drzwi. Forsują te drzwi, one się powyginały. Fuck, jakoś się dostał do środka. Spieprzam na górę, jak boziada. Cholera wie teraz, którędy oni przechodzą. Tego wciągnęli. Znowu coś mnie tutaj klepie, żeby przeżyć. Nazwałbym to tak naprawdę w przypadku gry żołnierzem taki survival FPS. Ja tutaj, no, w tej chwili jestem około godziny fabuły, także niezbyt daleko, a tak naprawdę nie czułem się tutaj jak Rambo. Być może gdzieś tam dalej będzie jakaś dopasiona broni, będę mógł ostro trzaskać. Tam widzę Xenomorpha na suficie. Ale jest to bomba, że człowiek nie czuje się tutaj pewnie. Fajnie jest to zrobione. Tu jest, za plecami. Dobra. Jak widzicie, kwasior.
Znowu słyszymy klikczenie, znowu nowy atak. Na suficie. Dobra, udało się, drugi jest tam. Nie przeszedł na drugą stronę, cholera wie. Nie, tutaj jest, okej. Oczywiście amunicja też nam się kończy, właśnie już mi się skończyła. Fuck, pistoletem nie porządzę. No ale trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, okej. Mamy obiektyw skończony, dałem radę. What the fuck? Wlazła w kwas i padła? Chyba tak. Dobra. Ja gdzieś się tam mam wrócić, ale ja sobie... Nie, dobra, marker pokazuje mi, tak jak właśnie mówiłem wam wcześniej. Mamy obiektywy na tym radarze, lewy dolny róg, widzicie, strzałka nam mniej więcej pokazuje, gdzie mamy iść. Dobra, mamy amunicję. Znowu się zaczyna bajzel. Tutaj u góry coś się dzieje. Tam wyrzynają naszych ludzi. Za cholerę nie mogę im pomóc. Ale lecą do mnie, fuck. Zobaczymy, czy działko da radę. Działko daje radę. Ściąga te ksenomorfy. A niekoniecznie daje radę, fuck. Kilka się przedarło. Za dużo ich, chyba padnę. I padłem. Także zrobimy sobie restart checkpointa. I teraz wiem, że trzeba stąd spierniczać, gdzie pieprz rośnie, a nie sprawdzać, czy działko nam chodzi. Ale nie mamy gdzie spierniczać. Fuck, jesteśmy zamknięci tutaj. Pomóżmy działku opanować sytuację. Ja tutaj jeszcze muszę trochę poćwiczyć z tymi zasłonami, counterami. Fuck. Kurza, bo jesteśmy na małym terenie. Tak niebezpiecznym przeciwnikiem, szybkim. W długą. Dobra, udało się. Jeszcze dobijemy resztę. Fuck. Ile ich jest, cholera jasna. Jak widzicie, tak tutaj się czujemy. Tu nie jest sielanka. Byle przeżyć. Ale otwarło nam się przejście z powrotem, więc możemy się wycofać. Mamy więcej miejsca na bieganie. I niestety, oczywiście kończy się amunicja. A wrogów przybywa. Jak widzicie, chcecie się czuć zaszczuci, to polecam. Ja powoli się z wami żegnam, jest minuta do końca. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych tego typu filmikach. Mam nadzieję, że będziecie oglądać Alien vs Predator, kampanię dla Aliena i kampanię dla Predatora. W tej chwili z wami się już żegnam. Jak możecie, to komentujcie, oceniajcie. Dajcie znać, czy jakość jest lepsza. Oceńcie sami. Ja nie mam pojęcia, jeszcze nie wrzucałem, jak to będzie. Także jak możecie, komentujcie, oceniajcie i widzimy się przy następnych tego typu filmikach. Trzymajcie się, na razie, hej!